Mnie bardzo interesuje chemia. Gdybym nie latała, to pewnie bym myślała o tym, żeby zostać lekarzem. Bardzo często latałam samolotem. Zawsze myślałam o tym, że fajnie by było samemu móc polatać. Niedużo pamiętam ze swojego pierwszego lotu, ale jednak pamiętam to, że byłam bardzo szczęśliwa. Miałam 10 lat i siedziałam w tym tunelu i się śmiałam. Przez cały czas się śmiałam. Moje sny są takie trochę śmieszne. Mają coś wspólnego z lataniem. Latam w jakiś tak dziwny sposób, na przykład macham rękami, a odlatuję jak taki mały kurczaczek. Teraz pracujemy nad tańcem na ziemi, który ma dużo wspólnego z tym, co potem chcę latać w tunelu. Coś, co trzeba przezwyciężyć, to brak pomysłów. I właśnie Ania mi pomaga z takimi pomysłami. Latanie w tunelu przypomina trochę leżenie na takim dziwnym, śmiesznym materacu, którego się nie widzi. Przypomina taką niewidzialną siłę, która popycha do góry. Nie myślę, że jestem wyjątkowa, ale myślę, że dookoła mnie jest bardzo dużo wyjątkowych ludzi. And this is Maya from Poland. Freestyle round three to music. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. I feel the love. Yeah.
Absolutely stunning. Goosebumps all over. Oh, my God. You know, I only wish that they could hear how loud and amazing it is out here. Absolutely. You know? Yeah, in there, all they can hear is the wind and the music a little bit. Incredible. But that was so intensely beautiful. I'm so happy I'm here to see this live. God, what a great choice of music for her as well. I know. Young, funky. Yeah, reflects her personality, I'm sure.